Witajcie. W kolejnym filmiku z serii Druty od Początku chciałabym pokazać Wam jeden z takich bardzo prostych, ażurowych wzorków. Jest on naprawdę bardzo prosty. Poradzą sobie z nim zupełnie początkujący. Jeżeli tylko potraficie robić oczka prawe, lewe i Narzut, to z tym wzorem na pewno nie będziecie mieć problemu. Jeżeli ktoś z Was dopiero zaczyna robić na drutach, a chciałby uczyć się robić wspólnie w grupie, zapraszam do naszej grupy na Facebooku. Grupa nazywa się Druty od Początku. Linka do grupy znajdziecie w opisie filmiku. Zachęcam też do subskrypcji. Kliknijcie w dzwoneczek, wtedy będziecie mieć pewność, że nie umknie Wam żaden z moich filmików. Ten wzór, jego raport składa się z 9 oczek i 6 rzędów. Tutaj, na tą małą próbkę. Zrobiłam trzy raporty i kilka powtórzeń, tak żebyście mogli sobie wyobrazić, jak on wygląda w większej pracy. Gdzie można wykorzystać ten wzór? Świetnie sprawdzi się we wszystkich wiosennoletnich projektach. Począwszy od szali, poprzez bluzeczki, tuniki, sukienki. Można na przykład tylko częściowo wykorzystać ażur w, w sweterkach. Wszystko to zależy od Was. Co jeszcze? I jeszcze taka może ciekawa uwaga. Robiąc próbkę, zmieniajcie grubość drutów. Naprawdę nie bójcie się tego. Próbujcie na takich dwóch zupełnie różnych grubościach drutów. I wtedy zobaczycie, że ten efekt jest zupełnie różny i wybierzecie ten, który Was bardziej zadowoli. Możecie do cienkiej włóczki używać również grubych drutów, w ażurach jest to jak najbardziej pożądane. Świetnie na przykład będzie wyglądała taka ażurowa tunika z bawełny na grubych drutach, czy wiosenno-letni szal. Bawcie się, robienie na drutach ma Wam sprawiać przyjemność. A teraz już szybko przechodzimy do samego wzoru. Zrobiłam Wam też taką prostą rozpiskę, taką, żeby te osoby, które lubią sobie zerknąć na, na rozpiskę, miały większy pożytek z mojego filmu. Jak widzicie, mamy tutaj tylko oczka prawe. Narzut niezaznaczone są oczka lewe, gdyż wszystkie rzędy parzyste to są oczka lewe. Ja na naszą próbkę nabrałam jeden raport, czyli taki odcinek, gdyż ten wzór zaraz zobaczycie. Jest naprawdę bardzo, ale to bardzo prosty. I gwarantuję Wam, że po kilku raportach będziecie go robić zupełnie. Z pamięci. Tak, aby zrobić szerszą pracę, trzeba nabrać liczbę oczek podzielną przez 2. Y, liczbę oczek podzielną przez 9, przepraszam, plus 2 oczka brzegowe. Ja na moją próbkę nabrałam 11 oczek, czyli 1 raport plus 2 oczka brzegowe. Tutaj na tej rozpisce nie są zaznaczone oczka brzegowe. I już teraz pokażę wam, jak robimy ten wzór. Mam zrobiony już jeden raport, tak żeby było wygodniej mi robić i żebyście wy zobaczyli zaraz, jak ten wzór wygląda. Rząd pierwszy. Oczko brzegowe zdejmuję bez przerobienia. I dalej mam oczko prawe, narzut, dwa oczka prawe, trzy oczka razem. Wbijam się po prostu w trzy oczka i przerabiam je razem na prawo. Po stronie prawej robótki. W zasadzie mam tylko oczka prawe i narzuty po stronie lewej w rzędach parzystych oczka lewe i dalej mam dwa oczka prawe, narzut, oczko prawe i oczko brzegowe. To był pierwszy rząd naszego wzoru. Oczko brzegowe, które nie jest tutaj zaznaczone, i później oczko prawe, narzut, dwa oczka prawe, trzy oczka prawe razem, dwa oczka prawe, narzut, oczko prawe. Rząd drugi to jest rząd parzysty. Tutaj robimy same oczka lewe. Tam, gdzie robiliśmy narzuty, też robimy po prostu. Lewe oczka. W tym, w tym wzorze nie ma bardzo dużo liczenia. Liczymy najdalej do trzech. Rząd trzeci. Oczko brzegowe, zdejmuję bez przerobienia, i teraz robię dwa oczka prawe. Narzut. Oczko prawe. Trzy oczka razem. Wbijam się w trzy oczka, robię razem. Oczko prawe. Narzut dwa oczka prawe. I to jest koniec raportu. Jeżeli macie szerszą robótkę, robicie znowu. Dwa oczka prawe, narzut. Oczko prawe, trzy oczka prawe razem. Oczko prawe, narzut dwa oczka prawe. I kolejny, i kolejny, i kolejny raport, aż dojdziecie do oczka brzegowego. Ja tutaj, jako oczko brzegowe, wybrałam sobie oczko lewe. Rząd czwarty to jest rząd parzysty. Tutaj robimy same oczka lewe. Tu jest też chwila, na odpoczynek tutaj nie musimy niczego liczyć, nie musimy niczego pilnować. Rząd piąty. Rząd piąty to jest przedostatni rząd naszego wzoru. I już pokazuję, jak go robimy. Oczko brzegowe zdejmuję bez przerobienia. Dalej mam trzy. Moment. Dalej mam trzy oczka prawe. Jeden, dwa, trzy oczka prawe. Narzut. Trzy oczka prawe, razem. Wbijam się w trzy oczka i przerabiam je po prostu razem. Narzut. Trzy oczka prawe. Koniec raportu. Podsumowując. Rząd piąty to są trzy oczka prawe, narzut, trzy oczka prawe razem, narzut i trzy oczka prawe. I tak powtarzając, robicie całą szerokość waszej robótki, aż dochodzicie do oczka brzegowego. Rząd piąty to jest przedostatni rząd waszej robótki. Naszego raportu. Rząd szósty to jest rząd parzysty, czyli w nim robimy po prostu oczka lewe. Taka drobna uwaga dla osób, które zwłaszcza początkują. Dosyć ważne jest, aby starać się dochodzić do końca raportu w Waszych pracach. Dlaczego? Dlatego, żeby po odłożeniu pracy i później, gdy bierzecie druty z powrotem, nie pomyliło Wam się, w którym miejscu jesteście, tak jak teraz zrobiłam to ja. Przerobiłam cały raport. Mogę odłożyć śmiało druty, nie muszę sobie nic zapisywać, nie muszę nic pamiętać i wiem, że gdy wezmę robótkę z powrotem, muszę zacząć ten mój wzór od początku. Zobaczcie, tutaj była cieńsza włóczka, a tutaj mam o wiele grubszą włóczkę. Ale już też, co prawda jest to tylko jeden raport, ale już też jest widoczny. Tak wygląda w większej robótce. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was zrozumiały, że przyda Wam się. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie komentarze bądź pytajcie na grupie. Ja postaram się na wszystkie odpowiedzieć. W tym filmiku to już wszystko. Za dzisiaj Wam dziękuję. Widzimy się w kolejnych filmikach. Jeżeli filmik podobał Wam się, dajcie lajka.